Maciej Wiśniew, witam Pani Państwa. Dzisiaj moim gościem jest założyciel Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec z Lubina, Pan Jan Doleśnicki. Witam Pana. Dzień dobry. Wczoraj mieliśmy drugą selekcję pieszą dookoła Polski. Od góry Wołowiec. Pozytywne, chociaż było kilka miejsc na sali wolnych, nawet przeze mnie zarezerwowanych, ale niestety te osoby się właśnie rozchorowały i dlatego nie przyszły. Ale tak generalnie to bardzo się cieszę, że sala była prawie cała zapełniona. Ludzie z zaciekawieniem słuchali i oglądali tego, co przedstawiam. No, jestem zadowolony. Ale też trzeba napomnieć, że to była niedziela palmowa, niedziela przedświąteczna i no, niektórym osobom też mogło nie pasować teraz i przygotowań przedświątecznych. Są usprawiedliwieni, rozumiem. Tak, to prawda. To nie tylko niedziela palmowa. Również były skoki, a właściwie loty na skoczni Mamuciej, które przypuszczam, że wielu wielbicieli skoków zatrzymały w domu dla oglądania transmisji. I to też było takim pewnym mankamentem. A trzecia sprawa jeszcze ważna, jeżeli chodzi o moją refleksję z wczorajszego wykładu, to, że niespodziewanie miałem skrócony czas prelekcji. Generalnie początkowo miało być co najmniej 2 godziny i żadnej imprezy po moim występie już miało nie być. Tymczasem okazało się, że musiałem skrócić do ponad godziny, co mi się udało i tak właściwie przeciągnąć do 1:35. I rzeczywiście po tym zaraz wszystkim, nawet jeszcze jak ludzie nie wyszli z sali, to już zaczęli wnosić sprzęt nagłaśniający do następnej imprezy. No i jak to było? Zacznijmy od Tatr do Cieszyna. Te tereny mało osób zna. Tam piękna rzeka Olza, która się łączy z naszą Odrą. Równie ładne tereny, mimo że nie ma gór. To prawda. Ja akurat tamtędy w tych terenach koło Cieszyna, tu szedłem pierwszy raz, zaskoczył mnie teren płaski. Myślałem, że okolice Cieszyna to góry, Beskidy, ale tymczasem te góry są troszeczkę dalej. Natomiast tam duża, duża część przestrzeni jest płaska, ale ładna. Byłem właściwie urzeczony, a później jak doszliśmy do Olzy i już tereny górskie, no, przechodziliśmy z miłymi wspomnieniami tego terenu cieszyńskiego, chociaż tam mieliśmy akurat na trasie nie żadne przygody takie złe, ale powiedzmy deszczyk i takie pewne utrudnienia. Może też warto zorganizować tam wyprawę. Można pomyśleć rzeczywiście w przyszłości, zobaczyć co tam jest tak dokładnie do zwiedzania dla takiej dużej grupy. Z pewnością będą ciekawe rzeczy. Dalej były nasze Karkonosze, piękne góry, nasze Sudety, od Muchowa, Nyta, Śnieżnik. To też piękne tereny, potem były Endyne Skały, no i nasza Śnieżka. Tak, oczywiście, jak już weszliśmy w góry, już zaczęliśmy Sudety, to rzeczywiście byliśmy już na naszej ziemi dolnośląskiej, poczuliśmy się swojsko, nasze góry, nasze piękne miejsca, gdzie kiedyś już na pewno już nie jeden raz każdy z nas wędrował i to już było takie poczucie bliskości, bliskości domu, bliskości swojej okolicy. Było ładnie i szliśmy z wielką przyjemnością, chociaż z wieloma przygodami. Przeszliśmy Śnieżkę, przeszliśmy Szrenice, turystyk, na którym w tym roku widziałem w programie, będziecie ponownie. Tak, jest w planie.
No zobaczymy, jakby tylko frekwencja dopisała, to na pewno wyjedziemy w tamte okolice. Był również plan zorganizowania wyjazdu na całą granicę zachodnią i pokazać ciekawe rzeczy. Tam, gdzie myśmy przechodzili, myśmy to widzieli, ale nie widzieli być może tego przeciętni wędrowcy, którzy akurat tamtędy nie jeżdżą samochodami ani nie chodzą. Jest tam dużo pamiątek z czasów II wojny światowej. Są ciekawe rzeczy, są muzea, są różne zabytki. Być może pojedziemy w jakimś którymś tam roku. No i zachodnia granica z Niemcami, bardzo długa granica, choć nie najdłuższa. Oczywiście nie najdłuższa, długa, ale mogę powiedzieć troszeczkę taka monotonna, bo ta granica prowadzi wzdłuż dwóch rzek, wzdłuż Nysy Łużyckiej, wzdłuż Odry, gdzie idzie się praktycznie najczęściej wałami przeciwpowodziowymi, bo tam stoją słupki graniczne. Naszą generalną zasadą było iść przy słupkach. Wobec tego mniej jest tam ciekawej okolicy, a przynajmniej było ciekawej okolicy dla nas do zwiedzania, ciekawych zabytków, niż na poprzednich częściach naszego rajdu. Ale te rzeki czynią te tereny piękne. Oczywiście każdy teren ma swój urok i wszystkie te miejsca miały jakieś specyficzne swoje znaczenie. My wcale nie krytykujemy, nie narzekamy, nie ganimy, że to tam nic nie było, bo szliśmy rzeczywiście po pięknych terenach. Pogoda nam dopisywała, było ładnie, zielono, pełno kwiatów, tam są tereny nadrzeczne, są bardzo bogate wilgoć, a więc trawa, kwiaty, różne oczka wodne, na których były lilie wodne, bardzo dużo kaczeńców. Te kwiaty i innych kwiatów polnych, te kwiaty sprawiały miłe wrażenie i w ogóle cała okolica. No i drugie piękne miasto graniczne po czeskim Cieszynie. Po polsko-czeskim Cieszynie nadszedł czas na Zgorzelec i na Görlitz, a potem na Szczecin. Zgorzelec i Görlitz, zgadza się, my szliśmy stroną polską. Wobec tego słupki graniczne akurat były nad Nysą, ale nie przekraczaliśmy, bo nie mieliśmy takiej potrzeby, ani nawet czasu, przechodząc do Görlitz. Jednak no, widzieliśmy to miasto z naszego marszu, ładne miasto. Ja je znam osobiście, bo tam wiele razy byłem, ale z przyjemnością również patrzyłem na całe budownictwo, na całą strukturę. Potem Świnoujście, od Świnoujścia do Helu. Nasze Morze Bałtyckie też wielu osobom znane. I choć tu zapewne nie było tak łatwo po piasku. Nie było łatwo. W ogóle mieliśmy całe wybrzeże morskie. Już kawałeczek było w pierwszej części wyjazdu, jak tylko rozpoczynaliśmy z Helu, ale to było około 180 km. Natomiast jak zaczęliśmy w Świnoujściu marsz przy morzu, brzegiem morza, to był marsz bardzo utrudniony. Najbardziej z tego względu, że plaża morska jest pochylona siłą rzeczy pod kątem do wody. Jak myśmy szli, jak najbliżej morza, to zawsze miało się jedną nogę, lewą nogę niżej, a prawą trzeba było stawiać wyżej. To tak wyglądało, jakbyśmy kuleli i iść kilkaset kilometrów w ten sposób, to rzeczywiście się odczuwa. Nie było innego wyjścia, ponieważ taka była zasada. Iść najbliżej brzegu morza, bo to jest granica. Jeżeli chodzi o plażę, to nie zawsze była piaszczysta, nie zawsze była dogodna do marszu. W wielu miejscach spotykaliśmy kamienie, niektóre małe, niektóre bardzo duże. W wielu miejscach spotykaliśmy błoto albo
wręcz zarośnięte plaże, dużo krzaków, dużo drzew, dużo jakichś innych przeszkód. Napotykaliśmy cały szereg rzek, które wpadały do Bałtyku. Te płytkie przechodziliśmy na różne sposoby, nieraz po konarach, nieraz przeskakiwaliśmy, natomiast szersze rzeki trzeba było no niestety gdzieś obchodzić, szukać najbliższego mostu, no i dopiero wracać z powrotem na brzeg morski i dalej kontynuować. Idąc pod, już trzeba by podsumować, bo nasz czas nagli, od helu do helu, ciekawa przygoda, długa droga, nogi zapewne bolały. Przygoda wspaniała, droga ciekawa. Szczerze mówiąc, to granica wschodnia, cała wschodnia i górska, no była jednak bardziej atrakcyjniejsza od tej zachodniej, bardziej monotonnej, ale granica morska i te przygody, może nie tyle przygody, ile takie zdarzenia na całym szeregu przejścia też były ciekawe i też były fajne. No przede wszystkim atrakcja morska, na plaży dużo ludzi, bardzo chętnie zaczepiali oni nas, a my musieliśmy tłumaczyć, mówić, jaka jest nasza intencja, jaka jest tendencja do i jaki cel, co robimy, skąd wracamy, gdzie idziemy, ile przeszliśmy. To wszyscy ludzie byli bardzo ciekawi, nawet Niemcy, z którymi trochę rozmawiałem, byli całkowicie zaskoczeni, jak można przejść parę tysięcy kilometrów. I to jeszcze w takim wieku, przecież myśmy byli w średnim wieku, prawda? No, zaciekawienie duże, dużo młodzieży było zainteresowanej. Ogólnie, generalnie bardzo pozytywne wrażenie, jeżeli chodzi o ludność, możemy tak odnieść. A ten odcinek dolnośląski, bo on jest jakoś najbardziej nam bliski. Łatwy, trudny dla każdego do przejścia? No, nie jest łatwy. Odcinek dolnośląski, to znaczy ja myślę teren górski, tak? Najbardziej jest trudny i dla nas był szczególnie trudny, bo granica nie prowadzi po szlakach. Owszem, dla turystów góry może nie są tak trudne i nie są wymagające, ponieważ szlaki prowadzone są obok granicy, rzadko przez granicę, a poza tym są przygotowane dla turystów. Natomiast my musieliśmy się borykać z różnymi trudnościami, z kosodrzewiną, z kamieniami. Mało tego, w tym okresie trafiliśmy na śniegi, topniejące śniegi, gdzie spływająca woda pod śniegiem momentalnie nam moczyła buty. U nas nie było możliwości przejść w suchych butach. No ale takie były uroki naszego marszu. Natomiast tu już teren, jak minęliśmy góry Izerskie i od Trójstyku, to już było, no teren się całkowicie polepszył, było całkiem inaczej. Tatry okupione niestety ciężką kontuzją. Czy było więcej takich wypadków? Na pewno. Było więcej, to nie tylko właśnie kontuzja i wypadek Krzyśka. No, przede wszystkim wrócę do tego, że najtrudniejsze były Tatry pod kątem tym, że chociaż granica prowadzona jest przez Tatry, to tylko tamtędy można przemaszerować ją, może mówię w cudzysłowie, po mapie. Natomiast w rzeczywistości są to miejsca niedostępne nie tylko dla turystów, ale nawet przypuszczam, że trudne dla wspinaczy taterników, bo jedynie wyczynowcy by musieli tam się wspinać, nie wiem, tylko wspinać się po to, żeby z powrotem zejść. Natomiast my stosowaliśmy zasadę, że musimy dojść do miejsc,
gdzie są słupki graniczne. Powiedzmy, pierwszym słupkiem granicznym to były Rysy. Później była Przełęcz pod Chłopkiem, tam jest następny słupek graniczny. Musieliśmy wracać i iść znów do kolejnego słupka. Później były Wrota Chałubińskiego, była Szpiblasowa Przełęcz, była Świnica. No, a już od Świnicy, to już później, już cały czas granica biegnie grzbietami, aż przez Czerwone Wierchy i dalej już maszerowaliśmy terenem nie dla turystów, tylko na podstawie zezwolenia dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, no, aż w okolice Kolczystego Wierchu, gdzie można było już legalnie dalej iść i dostęp wtedy jest dla każdego turysty przez Wołowiec, Grzesia, Rakonia, Furkaskę, aż do Siwiańskich Turni, gdzie się kończą Tatry. I Dolina Chocholewka, moja ukochana. Tak, no Doliną Chocholewską doszliśmy na tą końcową część przejścia Tatr, bardzo piękna, dostępna. Dolina Chocholewska jest jedyną chyba tylko doliną, gdzie można również chodzić z pieskami. To jest dozwolone do samego schroniska. Natomiast wszędzie, gdzie indziej w Tatrach, w naszych polskich Tatrach, wejście z psami jest zabronione. Dolina Chocholewska jest piękna, bardzo dużo turystów tam chodzi. Chodzą też na Słowację, no w ogóle to jest takie miejsce, wypad w Tatry Zachodnie ze szczególnym uwzględnieniem schroniska na Chocholewskiej Polanie, które jest bardzo przyjazne turystom. A w moim miejscu, jakie miejsca Pana najbardziej zaskoczyły, jeżeli chodzi już o całą Polskę? No trudne pytanie. Właściwie trzy zaskoczyły. Ja byłem w tylu miejscach, że w sumie to zaskoczenia żadnego nie było. Natomiast jedynie tylko mogę powiedzieć to, że dokładniej poznałem tereny wschodnie. Po zachodnie to znam doskonale, góry znam doskonale, no w miarę. Także uważam jedynie co zaskoczenie. Sporo ładnych zabytków na terenie wschodnim i na terenie bieszczadzkim, gdzie widzieliśmy dużo cerkiew, niektóre cerkwie klasy zerowej. Widzieliśmy również meczet muzułmański na granicy wschodniej. Także to były po prostu ciekawostki. Jako zaskoczenia to dla mnie osobiście nie było. I nie kusi Pana, żeby zrobić szlak Świętego Jakuba, przynajmniej tą polską część? Kusi, ale możliwości w tej chwili nie mam, bo akurat podjąłem pracę i pracuję zawodowo. No, poza tym już troszeczkę wiek nie ten, ale niemniej jednak kusi, rzeczywiście. Nie wiem, może w przyszłości coś się zrobi, może wspólnie z żoną wybierzemy się, ale to są odległe plany. Czy Pana książka jest jeszcze dostępna? A, z całego nakładu, który zamówiłem, zostało jeszcze kilka egzemplarzy. Jest to książka pod tytułem Pieszo dookoła Polski, czyli 119 dni przygód na granicy widziane moimi oczami. Jest to książka, w której opisałem wszystko tak, jak było. Nic nie ukrywałem, wszystkie nasze dobre i złe relacje, bo niestety takie też były. Jak się idzie przez wiele, wiele dni w grupie, to są różne nieporozumienia, różne niesnaski, ale są również ciekawe przygody. Niestety były też również przygody niedobre, złe. Właśnie w Tatrach wypadek naszego kolegi. Później w następnym wyjeździe porażenia piorunem, później znów kolejna burza była. Także sporo tych przygód. To wszystko jest opisane w książce.
Jeszcze mi zostało kilka egzemplarzy do sprzedania. Natomiast jeżeli byliby chętni, to zbiorę zamówienie po prostu i kilkanaście czy kilkadziesiąt sztuk można dodrukować. Tylko że to musi być około 15-20 sztuk, bo inaczej wydawnictwo nie podejmuje się takiego druku. To cena 30 zł. Są kolorowe zdjęcia, są ciekawe opisy. Do tej pory recenzje od czytelników, którzy w tej chwili już przeczytali przynajmniej część książki, są bardzo pozytywne. Są zadowoleni. Mówi, że książka się czyta jednym tchem i nie można się doczekać następnej strony. Zresztą ta książka opisuje nasz polski krajobraz. Dziękuję panu bardzo serdecznie, razem zapewne z naszymi widzami. Naszym gościem był pan Jan Doleczyński. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Dobrze.